Moi drodzy, od jakiegoś czasu dzielę się na temat listu do Efezjan. Mówimy, właściwie kończymy ten list, a on kończy się takim wezwaniem do podjęcia duchowej walki w życiu chrześcijanina, każdego z nas. Pamiętacie, że ten list ma takie dwie główne części, od pierwszego do trzeciego rozdziału i od czwartego do szóstego. Od pierwszego do trzeciego rozdziału apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego mówi nam, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, co Bóg z nami już uczynił, gdzie nas umieścił. A więc mamy dobre pole wyjściowe, bo jesteśmy i w Nim, i posadzeni w Nim w okręgach niebieskich. Byliśmy kiedyś wrogo wobec Boga ustosunkowani, ale upamiętaliśmy się. Odwróciliśmy się od naszych grzechów, od naszego buntu i postanowiliśmy zaufać Chrystusowi, temu, co uczynił na krzyżu. Biblia mówi, że przez Jego krew staliśmy się bliskimi Bogu. Ten list do Efezjan także mówi, że staliśmy się współobywatelami Boga, dziedzicami, czy współdziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami razem z Jezusem Chrystusem. I to jest taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby prowadzić dobre chrześcijańskie życie. Bez tego faktu, bez tego dzieła odkupienia człowieka i bez tego, co Bóg w łasce swojej uczynił z nami, nie jesteśmy w stanie wykonać drugiej części. Bo druga część, zaczynająca się od czwartego rozdziału, mówi, że mamy teraz zatem postępować według naszego powołania. Podobnie Paweł pisze to w liście do Kolosan, mówiąc, według waszego przeznaczenia macie postępować. Inaczej mówiąc, człowiek zbawiony, człowiek odkupiony, człowiek, który doświadcza łaski, to powinno mieć swoje odbicie w jego codziennym życiu, w jego zachowaniu, w jego postępowaniu w różnych dziedzinach, apostoł Paweł mówi. To powinno się odbijać w naszej relacji z Bogiem przede wszystkim, w naszej relacji z bliźnimi, w Kościele. I tutaj niezwykle ważny jestem w procesie dojrzewania i wzrostu Kościół. Tak naprawdę nie możemy wzrastać w sposób właściwy i Boży poza społecznością Kościoła, bo inaczej będziemy jakby produkować zupełnie wypaczony model chrześcijanina. Bóg umieszcza nas w swoim Kościele, dlatego, że ma między innymi do wykonania pracę w twoim i w moim życiu. Chcę, żebyśmy dojrzewali. To miejsce dojrzewania jest w Bożej rodzinie, którą jest Kościół. To jest takie naturalne, tak jak dziecko rodzi się w rodzinie i jego naturalnym środowiskiem dojrzewania i wzrostu jest rodzina. Kiedy go wyrwiesz i umieścisz w innym miejscu, to jest tragedia. Ja się czasami dziwię, jak bardzo szybko chrześcijanie pozwalają się usunąć z tego miejsca błogosławieństwa, dojrzewania, wzrostu, jakim jest zbór, Kościół. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tam w tym czwartym rozdziale i piątym rozdziale dostrzegamy, jak powinno wyglądać to nasze chodzenie, to nasze postępowanie. Że powinniśmy okazywać wiele łaskawości, miłosierdzia względem siebie, że powinniśmy sobie przebaczać, że nie powinniśmy się gniewać, że powinniśmy w Boży sposób rozwiązywać jakieś napięcia, które istnieją i to kształtuje twój i mój charakter. To sprawia, że poddaję się Bożej ręce. Bóg coś dla nas zaplanował, Bóg nam to objawił. Jeżeli od tego uciekamy, wychodzimy poza wolę Bożą i tą możliwość, którą Bóg chciałby mieć, aby kształtować w nas swój obraz. I Kościół, i zgromadzenie ludu Bożego jest właśnie takim środkiem Bożym. Miejscem dojrzewania, miejscem błogosławieństwa, miejscem wzajemnego budowania odpowiedzialności i służby. I o tym Paweł pisze w tym czwartym rozdziale. Aby ten jeden członek, te członki były zespolone z sobą silno, mocno i udzielały sobie tego Bożego błogosławieństwa nawzajem. To nie tylko relacje w Kościele, relacje w małżeństwie, gdzie
pokazany jest przykład Chrystusa, jak umiłował Kościół i jak ma wyglądać nasza miłość do naszych żon, żon do swoich mężów, relacje dzieci i rodzice. I relacje też biznesowe, nazwijmy to dzisiaj tak, bo wspomina o panach i o niewolnikach. I słuchajcie, nie ma wymówki. Paweł nie daje tutaj wymówki, apostoł Piotr nie daje wymówki, kiedy mówi o tych relacjach. Mamy różnych przełożonych, fajnych i niefajnych, dobrych i paskudnych. I znowu Bóg chce, żebyśmy wykorzystali to jako pewną formę, pewne miejsce, gdzie Bóg będzie nas kształtował. Jeżeli uciekamy od tego, czy też ta cała sytuacja powoduje, że ujawnia się w nas bunt i gniew i złość i byśmy tak naprawdę przyłożyli naszemu przełożonemu. Po co to jest? To jest po to, żeby wyszło na jaw, żebyśmy poznali samych siebie, co w nas jest. My bardzo szybko uciekamy od takich sytuacji, one nie są wygodne. Zwróćcie uwagę, kiedy ludzie w zborze mają pewne napięcia, w końcu, kiedy punkt krytyczny minie, gdzieś się pogniewają, nie są w stanie zareagować w Boży sposób, uciekają do innego zboru. I to nie jest dobry sposób przejścia ze zboru do zboru. Bo tam Pan Bóg pośle też takiego super brata czy super siostrę, która naciśnie ci tak samo na odcisk albo jeszcze mocniej, bo Bóg chciałby coś zmienić w tobie, nie w tym drugim, tylko w tobie czy we mnie. Jeżeli znowu uciekniesz, to Bóg znowu da kogoś. I będziesz ciągle na pustyni duchowej, będziesz niezadowolony, sfrustrowany i narzekający. I mówisz, jacy okropni to są ludzie. A ty jesteś super. Ale Bóg mówi, ja nie mam sprawy z nimi, ja chcę ciebie kształtować i ciebie zmieniać. A więc, kochani, są możliwości. Paweł mówi, zgodnie z tym wszystkim, czego doświadczyliście, teraz postępujcie. Oto Bóg dał kapitalne rady, w jaki sposób mamy postępować i się zachowywać. Nawet nie ma wymówek w małżeństwie, bo mąż narzeka na żonę albo żona na męża. Bóg mówi, jeśli zastosujesz moje słowo, to ja będę ci błogosławił. To zobaczysz moje błogosławieństwo. Drodzy, wierzę, że słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, ja przyszedłem dać życie i to życie w obfitości są prawdą. Amen. Ja czasami tak bardzo mało tej obfitości widzę. Ale muszę powiedzieć, te słowa są prawdą. Tak i amen. Dlatego, że wypowiedział je Pan. Z natchnienia Ducha Świętego. I to jest to, co Bóg ma dla ciebie i dla mnie. On chce ciebie i mnie błogosławić w sposób obfity. Inna sprawa, że ten, który jest przeciwko nam, także nasza cielesność, nasz niezmieniony charakter powodują wiele problemów, z którymi musimy się borykać. Ale to powinno nam wyjść ku dobremu, bo Bóg jest źródłem życia, mocy, aby móc zmieniać ciebie i mnie. Zwróćmy uwagę, drodzy, że kiedy Paweł pisze w liście do Galacjan o owocu ducha, to nie mówi o owocu twoim czy moim. To nie jest owoc człowieka. To nie jest owoc wypływający z ciała, z siły, determinacji twojej czy mojej. Nie, tam jest napisane, a owocem ducha. Ducha. Ducha Bożego w nas. Inaczej mówiąc, jeżeli ja poddam się pod Bożą rękę, zacznę w Boży sposób reagować, oto mogę oczekiwać, że coraz więcej Duch Święty we mnie On będzie wydawał ten owoc, który jest błogosławieństwem. Bo w tym owocu mamy tych wiele smaków, o których możemy tam czytać. Miłość i radość i pokój i cierpliwość i uprzejmość i łagodność i dobroć i wstrzemięźliwość.
Ale zwróćcie uwagę, to nie wypływa z nas, ale kiedy ty i ja chodzimy, postępujemy według powołania naszego, to On, to życie zmartwychwstałego Pana w nas, to owoc Ducha, to Duch Święty zaczyna w nas wydawać owoc. Ta sama myśl jest podana w historii o krzewie winnym. Ja jestem krzewem winnym, mówi Jezus, a wy jesteście latoroślami. I zwróćcie uwagę, dopóki latorość jest mocno zespojona z krzewem, dopóki twoja i moja relacja z Panem jest bardzo bliska, będziemy wydawać coraz więcej owocu, a On będzie nas jeszcze co robił? Pamiętacie, co będzie robił Ojciec? Będzie oczyszczał. Nawet kiedy wydaje owoc, On jeszcze musi coś oczyścić. Czasami to boli i jest trudne, ale jeżeli Mu na to pozwolimy, będziemy coraz bardziej doświadczać wypełnienia słowa. Ja przyszedłem dać wam życie i to w obfitości życie. My chcielibyśmy mieć wszystko od razu, natychmiast. Ale Biblia nigdy czegoś takiego nie uczy. Jestem natychmiast i od razu zbawiony, kiedy przychodzę do Chrystusa. To jest fakt. Ale jestem niemowlakiem. Zaczynam moje życie z Bogiem. I teraz Bóg daje mi czas dojrzewania i wzrostu i prowadzi mnie według swojego słowa i posyła słowo do mojego serca, do twojego serca, abyśmy uchwycili to słowo, aby ono było w nas i abyśmy według tego słowa żyli i doświadczali przemiany według słowa, według Bożego słowa. W tym chodzeniu z Bogiem jest to, co Paweł na samym końcu tego listu do Efezjan mówi, to, że jesteście posadzeni w okręgach niebieskich, jesteście w Chrystusie, jesteście ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, to jest wszystko fakt. Ale wiedzcie jedno, nie ominiecie duchowej walki. Nie ominiecie tego duchowego zmagania. A więc z jednej strony mam obietnicę obfitości, a z drugiej strony muszę wiedzieć i być świadom, że będę musiał toczyć nieraz mocniej, nieraz słabiej, nieraz będzie czas takiego, jakby się nic nie działo, ale będę toczył duchową walkę. Dlaczego? Bo występuje przeciwko nam wróg, o którym już zdefiniowaliśmy go sobie w oparciu o Pismo Święte. On ma wiele imion i te imiona mówią o jego charakterze i on się nie zmieni i nie będziemy się litować tutaj, współczuć, bo on zrobił coś takiego, że jest wyrzucony od oblicza Boga. Ale on, jemu pozwolone jest, dane jest, aby on teraz stanął i uczynił pewne wyzwanie dla człowieka, dla ciebie i dla mnie. Inaczej mówiąc, Bóg jakby postanowił wypróbować człowieka. Bóg nie kusi nikogo do złego. Ale pozwolił, aby ten kusiciel przychodził do twojego i do mojego życia. Po co Bóg na to pozwala? Przecież tak fajnie jest, taka radość, jest, moje grzechy są przebaczone, jestem, idę do nieba, a tu nagle taki ząk. Budzisz się i mówisz, gdzie Boże, twoja obecność? Tak odczuwałem, Panie, ciebie, tak przeżywałem ciebie. Jeden z młodych ludzi modli się i Bóg przychodzi, taka Boża chwała i obecność, tak wyraźnie, tak jasno. I Pan mówi do niego, nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. On mówi, co za cudowne przeżycie z Bogiem. Jak cudowny jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg. Minęło parę dni. On mówi, straciłem zupełne poczucie Bożej obecności. Wszelkie dobre uczucia, które miałem, jak bańka mydlena, zniknęły. Gdzie jest Bóg? Modlę się, wołam, nie odczuwam w ogóle żadnej obecności Boga. Wiecie, jak długo to trwało? On opisuje, trwało to 2 lata. No co miał przez te 2 lata wziąć i pójść gdzieś w świat? Nie. Czytał Biblię,
modlił się, chodził na zgromadzenia i powiedział, bez względu na to, co ja czuję, czego nie czuję, ja mam lampę dla moich nóg, Jego święte słowo. I będę żył tak, jak mówi Jego słowo, bez względu na to, czy Go czuję, czy Go nie czuję. Ja chciałbym Go odczuwać, ale Go nie czuję. I po 2 latach wróciła ta świadomość Bożej obecności. Ale wiecie co? Coś Bóg zmienił w jego życiu. On nauczył się toczyć duchową walkę w oparciu nie o emocje, uczucia, ale o zaufanie dla Bożego świętego słowa. Amen. Toczymy bój. Bóg na coś przyzwala. Jakby stoi, czy Boża obecność była z tym młodym człowiekiem, czy nie? Jak myślicie? Była cały czas. Bo Bóg jest wierny Słowu. On nigdy nikogo nie zostawi, nie opuści. Tylko Pan jakby tak troszeczkę się odsunął i pozwolił tym uczuciom negatywnym, temu przeciwnikowi stworzyć pewne wrażenie, jakby Bóg o nim zapomniał. Ale on miał sobie przypomnieć to, co doświadczał i to, co jest napisano. Co Pan mu powiedział w tym jego wspaniałym przeżyciu, nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. A później przyszedł czas pustyni i próby, czy będzie patrzył na uczucia, czy będzie patrzył na słowo Pana. Toczymy bój, nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, które są na powietrzu. Jak dobrze byłoby odczuwać Bożą obecność tak 24 godziny na dobę. Tylko że wtedy nic albo niewiele zmieniałoby się w naszym życiu. Wiecie, to trudności, to zmagania, to walka w nas wykształtowują człowieka walecznego, męża wiary, człowieka, który bez względu na sytuację jest gotowy iść za Panem i oddać życie. Dlatego Słowo Boże mówi, radujcie się, gdy macie cudowne widzenia i odczucia, gdy przez rozmaite, wiecie, tam jest użyte dosłownie słowo rozmaite pokusy przechodzicie, bo to słowo, które tam jest użyte, ma 2 znaczenia. Ta pokusa jest pokusą i jest zarazem próbą, doświadczeniem Twojej i mojej wiary. Wiecie, dlaczego mamy się radować? Nie dlatego, że jest nam ciężko, ale mamy się radować, bo Bóg patrzy poza to i mówi, to jest po to, aby to przyniosło dobry owoc, zmianę w Twoim i w moim życiu, abyś mógł być mocny i silny we mnie. Dlatego się mam radować. Bo cel Boga jest jasny. On jest moim Ojcem i nie da ponad nasze siły pokuszenia. Tak obiecał? Ale mówi, ja to synu, córko daję. Ja pozwalam temu złośnikowi, temu przeciwnikowi na to. Ja zakreśliłem mu granice. Ale ty wytrwaj, bądź wierny, trzymaj tego, to, co masz. Trzymaj się lampy mojego słowa. A ja dam ci zwycięstwo. Gdyż bój toczymy. Zmaganie, dosłownie zapasy z przeciwnikiem. I on atakuje mój umysł, on atakuje moje uczucia i poprzez umysł zamieszanie i poprzez emocje on chce, żebym podjął niewłaściwe kroki. Atakuje moją wolę. Bój toczymy. Oczywiście modliliśmy się o prześladowanych chrześcijan. Powiedzieliśmy, że jedną z tych diabelskich metod, jeżeli on już nie może w inny sposób nas oszukać poprzez emocje, poprzez myśli, zdecydować, że w końcu odstąpimy od Pana, on używa takiego fizycznego wręcz oporu, doprowadza do fizycznych prześladowań. Przecież to nie robi Bóg. Wyrzucona siostra przez siostrę z domu. Ileż świadectw jest w Polsce? Ja znam takie osoby.
Słyszałem o takich osobach, które tylko dlatego, że uwierzyły w Jezusa i zaczęły kochać Pana i Jego święte słowo, zostały wyrzucone przez swoich rodziców. Młode dziewczyny, chłopcy. Jeden z pastorów, który dzisiaj jest pastorem, został wyrzucony jako chłopak, kiedy się nawrócił. Jeśli diabeł tak nie może, to naśle miecz i ogień i wszystko, tak? List do Hebrajczyków, 10 rozdział mówi: przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Bo on przychodzi, by kraść, by zabijać, by wytracać, żeby zatrzymać, żeby Ewangelia się nie rozprzestrzeniła. I tak było w czasach starożytnych, rzymskich. Ale Słowo Boże nam mówi, dzieje apostolskie i historia, że im więcej on próbował to zdusić. Te iskry Ewangelii rozprzestrzeniały się i zapalały kolejne serca i kolejne serca. A więc stosuje sprzeciw, nasłał Saula z Tarsu, wywlekał z domów, zmuszał do bluźnierstw. Kazał się wypierać, przeklinać imię Jezus. Wielkie wyzwanie. A jeśli nie, to kazał mordować i zabijać. Bez wyjątku mężczyzn, kobiety, dzieci. Gdyż bój toczymy i droga, z którą wybraliśmy, Chrystus, którego wybraliśmy, ta droga nie jest łatwa i prosta. Ona nazwana jest wąską. O niej jest napisane, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. Czyli człowiek, powiem tak, są dwa rodzaje głupoty. Jeden z wyboru, a jeden z pewnego defektu w życiu człowieka. I ten głupi, taki czasami człowiek, który nie do końca jasno myśli z powodu pewnego defektu, powiedział, nawet on na mojej drodze nie zbłądzi. Ale ci mądrzy, którzy uważają się za tak wykształconych intelektualistów, nie wiadomo ile rozumów posiedli, w oczach Boga stają się głupimi. Wiecie dlaczego? Bo nie wyciągają właściwych wniosków i nie oddają Bogu chwały i nie uznają Boga jako Boga. Tak Biblia mówi? Tak mówi. A więc z wyboru stali się w oczach Boga głupimi, nierozsądnymi. Kiedy czytam Boże Słowo i kiedy Jezus przyszedł, Słowo Boże nam mówi, że On rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i wystawił je nam na pokaz. Ale też Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 wiersz, mówią to, co Jezus czyni, dlaczego przyszedł. Czytamy tak, 37 i 38 wiersz, tam: wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając, w naszym tłumaczeniu, wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim, ale tam nie ma słowa opętanie. Tam jest użyte słowo zupełnie inne, które już mówiłem, katadunasteo, które oznacza być przez coś zdominowanym, dręczonym, przeciążonym w sferze cielesnej bądź umysłowej. Już w Ewangelii Łukasza między innymi też jest 6,18 napisane, że Jezus, może przeczytajmy ten fragment, 6,18 w Ewangelii Łukasza, że Jezus obchodził miasta, wioski i tak dalej, a wiersz 18 mówi: a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. I znowu tam jest użyte dokładnie to samo słowo, co w Dziejach 10:38. Dręczeni, zdominowani, uciśnieni, i fizycznie, i duchowo. A więc Jezus przyszedł tych udręczonych, tych jeńców wypuścić na wolność. I czasami jest tak, że diabeł atakuje Boże dzieci, którzy stajemy się udręczonymi, uciśnionymi. I potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy sprzeciwić się przeciwnikowi.
Czasami potrzebujemy, żeby ktoś razem z nami stanął w modlitwie, ale być zdecydowanym, aby dać odpór tej mocy, tej presji ze strony sił ciemności. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ta niewiasta cierpiąca, 16 rozdział, wiersz, 16 rozdział, przepraszam, 13 rozdział od 16 wiersza, która była od 18 lat pochylona, tam użyte jest słowo związanie, deo, nie opętanie, ona była związana. Jezus to rozpoznał i uwolnił ją, dosłownie uzdrowił, nakazał temu demonowi, tej sile przeciwnika, która ją wiązała. Nikt nie mógł tego rozpoznać. Demon nie był w niej. On zaatakował jej ciało. Ale oczywiście najgorszą rzeczą jest sytuacja, kiedy człowiek, a muszę powiedzieć, że Bóg chroni wierzącego jeszcze bardziej, a także niewierzącego przed czymś, co Nowy Testament nazywa zdemonizowaniem, czyli opętaniem, gdzie demon wchodzi w życie człowieka. I wtedy mamy dwie osobowości, człowiek i demon, albo demony. Bo to związanie, czy to opętanie tych demonów może być, jak czytamy, nawet o tym Gederazyńczyku i nawet ponad 3000. Może być jeden. W każdym razie to jest taka sytuacja, kiedy już człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrzebuje, żeby ktoś, żeby Kościół, żeby ktoś w imieniu Jezus uwolnił tego człowieka. Jest zdominowany. I muszę powiedzieć, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, człowiek odrodzony, mający Ducha Bożego, nie może być zdemonizowanym, opętanym. Jeżeli tak myślimy, to nie rozumiemy, czym jest nowe życie, które Bóg nam daje. Diabeł może zaatakować twoje myśli, może nawet twoje ciało zaatakować, ale twoje wnętrze jest, ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Należysz do Pana. Diabeł może wywierać nacisk i presję na ciebie. Ale Bóg zakreśla granice. Chyba, że ktoś może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć. Ten, który jest wierzący, zupełnie wyprze się Chrystusa. Odejdzie, pójdzie w jakieś sprawy okultystyczne, niemoralność i tak dalej. Może się wtedy tak zdarzyć. Ale Biblia nam mówi o nas zupełnie co innego. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią kogo? Ducha Świętego. Jestem świątynią Ducha Świętego. Moje soma, ciało jest świątynią Ducha Świętego. Duch Boży jest w nas. Pierwszy list Jana 4,4 mówi, większy jest ten, który jest w nas niż ten, który jest na tym świecie. Ale mamy ludzi, Jezus spotykał ludzi nie tylko uciśnionych, udręczonych, związanych, ale też opętanych. Ludzi, dzieci, dorosłych, którzy byli opętani. Oczywiście oni nie wierzyli w Boga, oni byli poza Bożym Królestwem. Ale Jezus przyszedł, aby dać życie, aby jeńców wypuścić na wolność. Wiecie, moi drodzy, to jest cudowna wiadomość. Opętany człowiek może być uwolniony, oczyszczony, wolny, aby chwalić Pana. I wielu ludzi, którzy było związanych z siłą demoniczną, zostało i zostaje ciągle uwalnianych i stają się chwalcami Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że jako chrześcijanie nie będziemy biegać za opętanymi. Jezus nigdy nie biegał za opętanymi. Apostołowie nigdy nie biegali za opętanymi. Jezus po prostu szedł z miasta do miasta, z wioski do wioski, z synagogi do synagogi, głosić Ewangelię, głosić Królestwo Boże i wtedy w tym Jego służbie napotykał ludzi związanych, opętanych i On wtedy przejawiał moc Bożą. Przejawiał moc Bożą. Jeńcy wychodzili na wolność. Wiecie, wzrusza mnie sytuacja opisana w Ewangelii Marka, w 9 rozdziale Ewangelii Marka, dlatego, że tam jest mowa,
mamy dwie takie historie opisane. Jedna dotyczy chłopca, a druga dotyczy dziewczynki. Pamiętacie córka Syrofenicjanki, Kananejki, która przyszła do Jezusa, bo gdzieś tam był na północy, blisko niej. Ona przyszła, uwolnij moje dziecko, bo jest dręczona przez demona. Tam było opętanie. Demon został z niej wyrzucony. Ale 9 rozdział Ewangelii Marka od 14 wiersza do 29 czytamy historię dziecka, chłopca, który był opętany. Nauczycielu, wiersz 17, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami, drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upatrzy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje. A on powiedział, od dzieciństwa. Zatrzymam się tutaj na chwilę. Nigdy nie jest wolą Bożą. Nigdy, żeby coś takiego miało miejsce. Jeżeli od dzieciństwa, wiecie, słyszałem o takich przypadkach na Filipinach, gdzieś indziej, gdzie są różne kulty, różne praktyki, że czasami ojciec dziecku przekazuje demony i dziecko się z tego cieszy, że dostał w spadku demony. Dosłownie. To brzmi okropnie, ale mówię o faktach. Ale jest też coś takiego, że jeżeli gdzieś tam w rodzinie odbywały się praktyki okultystyczne, spirytyzm, magia, czary, to diabeł będzie sobie rościł prawo do trzeciego i do czwartego pokolenia, bo te grzechy niosą to przekleństwo do trzeciego i do czwartego pokolenia. Chyba, że ktoś w tym kolejnym pokoleniu odda życie Chrystusowi i przecina to przekleństwo. Ale wiecie, to jest takie dziwne, bo nawet jest tak, że rodzice są w porządku, a nagle u dziecka przejawiają się pewne rzeczy. Jakieś jasnowidztwo, jakieś odczuwanie obecności kogoś i tak dalej, albo lęki, strachy w życiu tego dziecka. I rodzice mówią, jak to jest? My nigdy czegoś takiego, niczym nie zajmowaliśmy się. Musieliby troszeczkę spojrzeć do tyłu, może tam. Dziadek, pradziadek coś, albo babcia, prababcia czymś się zajmowali, coś praktykowali. W każdym razie tu jest napisane, od dzieciństwa ten demon jest w nim, spowodował, że on jest niemy, on jest głuchy i ten demon robił z nim, co chciał. To jest okropne. Wyobraźcie sobie, masz dziecko i ono cierpi. I demon nim rzuca raz w ogień, raz chce go zabić. I nie mówimy o science fiction. Mówimy o realności zła na ziemi. O realności sił ciemności, które jeżeli człowiek czy ludzie nie czuwają, otworzą drzwi, to diabeł bezpardonowo to wykorzysta. Ale jak powiedziałem, Bóg daje ochronę. Człowiek musi przekroczyć pewne granice, złamać pewne bariery, gdzie Bóg mówi, nie wolno ci tego robić. Dlatego dobrą rzeczą jest słuchać Boga. I teraz Jezus przychodzi i uwalnia. Zwróćcie uwagę, Jezus nie stosuje jakiegoś całego ceremoniału, rytuału, nigdy nie stosował. Za każdym razem, gdy znajdziesz historię człowieka uwalnianego od demonów, jak Jezus to robi? Słowem. Jest napisane dosłownie, słowem wyrzucał demony. W imieniu, on wręcz tak powiedział, po prostu nakazywał demonom opuścić tego człowieka. Nie zwracał się do tego człowieka, tylko do demonów, które były w tym człowieku. Nakazywał im opuścić ciało i ludzie byli uwalniani. Ale ważną rzeczą jest w tym wszystkim, kiedy kogoś, bo powiedziałem tak, że każdy nowonarodzony,
Każde Boże dziecko ma autorytet i może sprzeciwić się diabłu w ten sposób i może uwalniać innych. W moim imieniu. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy we mnie wierzą, mówił Jezus w Ewangelii Marka 16 rozdziale. W moim imieniu demony wyganiać będą. Każdy może, ale powiem tak, za pastorem Michałem Chydzikiem, który na ten temat nauczał, napisał książkę, nie każdy powinien. Nie każdy powinien. Jeżeli nie masz wiary, jeżeli jest lęk i strach w twoim sercu, jeżeli jesteś nadpobudliwą osobą, dlatego trzeba wielkiej trzeźwości, chłodnej głowy, spokoju, aby konfrontować się z tymi mocami, z tymi siłami. Ale autorytet jest dany. Amen. Będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Panie, i demony były nam uległe w twoim imieniu. Panie, jakie to jest super! Pan mówi, okej, dobrze, wykonaliście dobrze swoją robotę, ale najbardziej cieszcie się, radujcie z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. Ważna posługa. Ważna rzecz. Mamy wroga, mamy nieprzyjaciela, który posuwa się do tego, aby zniewolić całkowicie człowieka, odebrać mu możliwość wyboru, decydować za niego w tym najgorszym stadium, jakim jest opętanie. Jednak Słowo Boże mówi nam, że my jesteśmy chronieni, Bóg daje nam ochronę i Bóg daje nam zwycięstwo i moc, abyśmy się tym mocą i siłą sprzeciwili. Kiedy Jezus zaczął wypędzać demony, uzdrawiać chorych i głosić Królestwo Boże? Kiedy? Pomyślcie. Ja miał 15 lat? 12? Abstrahuję teraz, ja celowo was prowokuję do myślenia, ale i 12-latek, i 15-latek może sprzeciwiać się mocą demoniczną. Może. Nie wiem, czy chciałbym, żeby się zabrał za wypędzanie demonów, ale sprzeciwiać się jak najbardziej jest pod ochroną krwi Jezusa. Popatrzcie, Jezus ma 30 lat. Jezus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym, Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Musi zdać test. Musi przejść próbę, aby móc odkupić ciebie i mnie. Kochani, Jezus musiał. Ewangelista Łukasz w 22 rozdziale, w wierszu 28 mówi tak. Właściwie Jezus tam mówi, Ewangelista to zapisał, że wytrwaliście ze mną w licznych moich pokuszeniach. Kiedy patrzysz na Jezusa, tego, który jest życiem i zmartwychwstaniem, tego, który jest odkupicielem, chcę wam powiedzieć, drodzy, to powinno być dla nas zachętą, oto Jezus musiał przejść przez próbę, przez dosłownie wiele pokuszeń, aby mógł wykonać plan Boży, aby mógł się okazać człowiekiem, który wypełnia doskonale wolę Bożą i nie ulega namowom przeciwnika. Zgodzicie się ze mną? Jest napisane, że Jezus był we wszystkim podobnym do nas z wyjątkiem grzechu. W Nim, w Jego ciele nie było tego SARS, tego, co jest w nas, co nosimy od upadku Adama, do czego diabeł może się w pokuszeniach odnosić. Ale Jezus był poddany pokuszeniu w taki sposób, że mógł temu ulec. Bo gdyby nie mógł, to po prostu trzeci rozdział i czwarty rozdział Mateusza i czwarty Łukasza byłby po prostu teatrzykiem. Historyjką bez znaczenia. Tak jak Adam i Ewa byli poddani próbie i pierwszy człowiek zawiódł, tak ten drugi człowiek z nieba, Chrystus, był poddany próbie. Jeden zawiódł, a ten drugi odniósł zwycięstwo. Jest dla ciebie i dla mnie wzorem, przykładem,
Jak toczyć duchową walkę z przeciwnikiem? I skoro on nie uniknął pokus, to nie myśl, że ty i ja unikniemy pokus. Nie myślcie. Dosłownie wybijmy sobie to z głowy. I nie myśl, że coś jest nie tak, jeżeli jesteś kuszony, bo kuszenie nie jest jeszcze grzechem. Myśl, która przychodzi do twojego umysłu, która jest nieprawa czy bezbożna, nie jest jeszcze grzechem. Dopóki nie pozwolisz tej myśli zamieszkać, przebywać. Czytamy o Jezusie w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka. Jezus jest kuszony. Diabeł nie mógł znaleźć nic w nim. Ale myślę, popatrzcie, kiedy Adam i Ewa byli stworzeni, byli też bez grzechu, tak? Też. Jakaś dziwna rzecz się stała, ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że diabłu udało się posiać, omamić dosłownie jej umysł. Zwieść, oszukać. Wiecie, diabeł próbował różnie z Jezusem się rozprawić. Różnie. Żeby nie doszedł do krzyża. Powiem tak, przeczytałem to, mi się to spodobało. Nigdy tak na to nie spojrzałem. Było kilka zamachów na życie Jezusa. Czekajcie, tak? Niech pracują komórki. Kiedy był zamach? A w Betlejemie? Kiedy Jezus, właściwie on jest nieświadomy, bo jest dzieckiem, nie? Niemowlęciem. Cała rodzina musi uciekać. A kiedy jest w Nazarecie, odwija zwój i czyta: Duch Pański jest nade mną. I tak zgrzytali zębami. Nie pasował im ten Jezus. I wyprowadzili go na wysoką górę, aby co zrobić? Aby go zrzucić, zepchnąć. Faryzeusze w pewnym momencie uczeni posłali grupę ludzi, żeby pojmali Jezusa, bo chcieli go zabić. Ale byli zszokowani, kiedy Jezus przemawiał i powiedzieli, nikt tak nie przemawiał. Szatan zesłał sztorm na Jezioro Galilejskie, kiedy Jezus był w łodzi z uczniami. Pamiętacie? Fale zalewały łódź i wszyscy myśleli, że już poginą. Diabeł próbował w różnoraki sposób. Oczywiście próbował w Getsemane, próbował na samym krzyżu, żeby tylko Jezus nie zrobił tego, po co przyszedł. A później diabeł właśnie. I tutaj chcę, żebyśmy to zobaczyli. Jezus ma 30 lat. Idzie do chrztu. Niech się wykona sprawiedliwość Boga. Jest całkowicie posłuszny woli Ojca. Nie to on, co on czuje, co jemu się wydaje, jak on myśli. Wiecie, diabeł tak próbuje w różnoraki sposób. Ty nie musisz tego tak do końca. Nie bądź fanatykiem. Popatrz, ile stracisz, jak to zrobisz. Pewna żona wbiega do pokoju męża z żyletką w ręce i mówi, przetnę sobie żył, jeśli tam pójdziesz na nabożeństwo. No i mąż się poddał. Pytanie jest, co powinien zrobić? Kogo słuchać? Jak zareagować? Wiecie, diabeł używa terroru, szantażu, kłamstwa. On mówi po latach tak, gdybym wtedy zrobił tak, jak powinienem i poszedł na to nabożeństwo, Bóg mógłby dotknąć mojej żony, aby mogła poznać Pana. Przez lata był dryfował gdzieś tam po bezdrożach. A to Jezus idzie do wody.
wychodzi z wody. Duch Święty zstępuje na niego. Jest jeszcze lepsze, coś lepszego. Oto niebo się otwiera, jest głos Ojca, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jezu, jesteś gotowy, aby iść, uzdrawiać, głosić, wypędzać demony. Z naszego punktu tak, ale nie z Bożego. I dalej zaraz czytamy, i zaraz zabrał go duch. Jaki duch? Czytacie ten fragment? Czytaliście? Jaki duch zabrał Jezusa, zaprowadził na pustynię? Jaki? Szymonie? Boży, Duch Święty. Duch Boży zabrał go na pustynię po co? Tam jest wyraźnie napisane, aby go kusił diabeł. O, to nie może być. No właśnie jest. Dlatego, że Jezus musi nam coś pokazać na samym sobie. Jest takim jak my. Musi doświadczyć, przejść przez to samo, co my przechodzimy, aby nas zrozumiał. A więc kiedy przeżywa tak wielkie błogosławieństwo i głos z nieba, powiedzielibyśmy super, ale teraz jest 40 dni milczenia. Boża obecność odchodzi. Jest On w poście, ciało wycieńczone i przychodzi szatan. Jest poddany próbie. Zwycięży czy przegra, od tego zależy zbawienie Twoje i moje. Będzie posłuszny woli Ojca czy nie? Wiecie, jesteś w poście, szukasz Boga, doświadczyłeś tak cudownych, masz takie cudowne przeżycia za sobą i teraz jest ciemność. Jeśli jesteś Synem Bożym, popatrzcie, atakuje naszą samo serce, serce naszego życia z Bogiem, naszą tożsamość. Nawróciłeś się naprawdę? Może się nie nawróciłeś? Ty chyba nie za bardzo wierzysz tam w Boga. Jesteś Bożym dzieckiem, a popatrz, co ci się przytrafiło. Słyszeliśmy też, Dawidowi się też przytrafiło. Żadne usprawiedliwienie. Ale w wielu rzeczach upadamy, mówi Słowo Boże. Jest coś takiego jak łaska i przebaczenie. Oczyszczenie. Popatrz, jesteś głodny, tutaj te kamienie, jeśli jesteś Synem Bożym, po prostu no, udowodnij mi. Wiecie, to jest atak na nasze pragnienia. Na nasze pragnienia. W nasze jakby pożądliwości. Jezus nie miał ich w sobie, ale to był atak, pewna propozycja. Zrób coś, po prostu zaspokój swój naturalny głód. Jezus mówi, jest coś lepszego od głodu ciała. Co jest lepsze, drodzy? Jaką Jezus dał odpowiedź? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Idź precz, szatanie. Idź precz. Mam coś lepszego niż zaspokojenie swoich pragnień. O, ty zasługujesz na lepszy samochód. Popatrz, sąsiad ma taki, a tamten jeździ takim. To przy ich samochodach twój wygląda jak trabant. No to idziesz do pracy albo bierzesz jeszcze jedno, żeby zarobić na ten lepszy samochód. To nic, że nie masz czasu dla domu, dla rodziny, to nic, że nie masz czasu dla Kościoła, to nic, że nie masz czasu dla Bożego Słowa. Ja to tylko na tym etapie. Ale nie wiesz, co będzie jutro i za rok i jak zmieni się twoje nastawienie, twój charakter, twoje postrzeganie rzeczywistości. Przestanie dla ciebie być potrzebne i Słowo, i Kościół, i wszystko. Pułapka. Aby nas szatan nie podszedł. Jego metody są nam dobrze znane. Wiem, że chcecie, żebym już zakończył, także powoli będę zbliżał się do końca. To jest niesamowicie ważne.
Postępujcie według waszego przeznaczenia. A więc też toczcie walkę według waszego przeznaczenia i powołania. Nie cofajcie się, tam wyraźnie Paweł pisze, stójcie tedy, nie zróbcie kroku do tyłu. Stójcie! Nie tak dawno przeczytałem historię jednego z wielkich rycerzy Dawida w II Samuelowej. Tam jest ta historia opisana, jak Filistyńczycy zaatakowali Izraela. I wszyscy pouciekali. A on w pewnym momencie mówi, co ja zrobiłem? Z powrotem ruszył, wpadł na to pole soczewicy i zaczął walkę. I Biblia mówi, i pokonał nieprzyjaciół. I tamcie reszta nagle zobaczyła, no właściwie po co my uciekliśmy? Trzeba było walczyć. Jeden człowiek pokonał całą tamtą grupę Filistynów. I Biblia mówi, a Pan dał mu wielkie zwycięstwo. Dlaczego Pan dał mu zwycięstwo? Nie dał mu, kiedy uciekał, ale kiedy stał, podjął walkę, a Pan dał mu zwycięstwo. Kiedy ty i ja stoimy naprzeciw tych mocy, tych diabelskich pułapek, dajemy odpór mocą Bożego Słowa, Pan da tobie i mnie zwycięstwo. Możecie powiedzieć amen? Chyba, że macie wątpliwości. A później diabeł przyszedł i zaczął mówić do umysłu Jezusa. Dam ci to wszystko. Wziął go na górę, pokazał królestwa ziemi. Dam ci to wszystko. Wiecie, droga na skróty jest kusząca. Ileż to sportowców idzie na skróty? Dzisiaj odbierałem im medale. Jest hańba i wstyd. Iluż to sportowców czasami skróciło sobie trasę. I w końcu to wyszło na jaw. A jeśli nawet nie wyszło na jaw, tak się nie zwycięża. Dam ci to wszystko. A Jezus przyszedł, żeby właśnie objąć panowanie. Dam ci to wszystko, tylko złóż mi pokłon. Kochani, wielka próba. Jeśli On proponował coś takiego Jezusowi, Synowi Bożemu, to myślisz, że wobec ciebie i mnie będzie miał skrupuły? Czy nie będzie ciebie i mnie kusił i namawiał do niegodziwych rzeczy? A więc nie trwóż się, rozpoznaj to i w sposób właściwy daj temu odpór. Jezus znalazł odpowiedź. Panu Bogu Twemu pokłon oddawać i Jemu służyć tylko będziesz. I później, wiecie, jest coś takiego, historia, którą nazywam takie prowokowanie do głupoty. Wiecie, wielu chrześcijan jest prowokowanych do głupoty. Myślą, że oni są duchowi. Wziął go na szczyt świątyni, mówi, zrzuć się, skocz. Pamiętasz Psalm 91? Nakaże aniołom i na rękach będą cię nosić. Wiecie, ilu chrześcijan robi czasami głupstwa? Bo myślą, że to Duch Boży ich inspiruje, zamiast patrzeć na Boże Słowo? Czytałem o takiej jednej siostrze, mówi, bracie, byłam na pogrzebie i nagle odczułam taki impuls. Wstać i nakazać, żeby ten umarły powstał. No ale nie zrobiłam tego. I teraz czuję się taka winna, że może zasmuciłam Pana. A on zaczął jej tłumaczyć, absolutnie nic takiego nie zrobiłaś. To kusiciel ciebie inspirował, żebyś coś zrobiła, żeby ośmieszyć Ewangelię. Ale przecież Jezus uzdrawiał. Powiedział, że będziemy wskrzeszać. No tak. Tylko pytanie, czy Pan Bóg mówił do ciebie to wcześniej, czy cię przygotowywał, czy masz jakieś wcześniejsze doświadczenia, czy prowadził cię, rozumiecie, stopniowo w pewnych rzeczach, żeby twoja wiara rosła i żebyś umiała rozpoznać Boży głos? No nie. No to bądź mądra. Byłem niedawno w jednym zborze, pastor mówi, przyjechali do mnie ludzie, mówią, pastorze, chcemy, żebyś poprowadził, ale my będziemy się modlić o wskrzeszenie tego umarłego.
Mówi, to w takim razie wy sobie sami poprowadźcie ten pogrzeb. Właściwie po co prowadzić pogrzeb, jak ktoś ma być skrzeszony z martwych? Wiecie, fajnie brzmi. Bardzo duchowo brzmi. Ale nie ma żadnego odniesienia w związku z autentycznym Bożym prowadzeniem. Musimy być bardzo ostrożni. Skocz. Zrób coś takiego spektakularnego. Wszyscy popatrzą. Kochani, kiedy Jezus czynił cuda, nawet ludzie widząc to, wydawało im się to takie naturalne. Zgodzicie się ze mną? Jak rozmnażał chleb, to nie mówi, słuchajcie, tutaj mam tylko jedną. Nic takiego. Jezus pomodlił się, pobłogosławił, dawał uczniom, oni roznosili i ciągle ten chleb był. Ja wtedy ludzie mówią, a zaraz, tu coś jest cudownego, nadzwyczajnego. Musimy wiedzieć, czy toczymy walkę. Wiecie, ktoś kiedyś odczuwał, że powinien przy śmietniku uklęknąć i oddać Bogu chwałę. Ja mówię, Boże, już lepszego miejsca nie mógł wybrać. I mówi, no tak mnie Duch Boży poprowadził. Mówi, to nie Duch Boży ciebie poprowadził. Jedna siostra mi mówi, pastorze, ja się teraz modlę się o to, żeby te bogactwa pogan w końcu były moim udziałem. Ja mówię, ludzie, nie znacie Pana, nie znacie Bożego Słowa. Jedna siostra zobaczyła u swojej sąsiadki piękny, nie wiem, mebel, taki wiecie, antyk. Mówi, jaki piękny, będę się modlić, żeby ona mi go dała. No i się modli, żeby Pan sprawił, żeby ona mu dała ten. Ale ona nie dawała. No w końcu poszła do tej sąsiadki, słuchaj, Pan mi powiedział, że masz mi to dać. Rozumiecie, jaki skandal, jaka kłótnia i taki wstyd, gdyby tylko klupnęła się w głowę. Popatrzyła do Bożego Słowa. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Proste, nie? Nie pożądaj żony, męża, rzeczy, antyku. Nie pożądaj niczego. To jest diabelska pułapka, ale ludzie gdzieś tam złapią się, te ich żądze nagle wychodzą, dają się złapać na przynętę. Jest obciach. Toczymy bój. Diabeł próbuje skazić nasze trzeźwe, jasne myślenie, zakłócić i zmącić. Ale ty i ja mamy oręż, aby się temu sprzeciwić. Znamy prawdę Bożego Słowa. Trzymajmy się i będę mówił jeszcze o zbroi Bożej, będę mówił jeszcze może o innych rzeczach, ale miejmy to na uwadze, jeżeli masz wzrastać, a na pewno masz, jeżeli mamy robić postępy w wierze, Bóg pozwoli, żeby pokuszenia przyszły. Bóg nigdy nie odstępuje, chociaż mamy odczucie, że Go nie ma przy nas. On zawsze jest. Ale uczy nas, żebyśmy nie polegali na uczuciach, na własnych myślach, ale polegali na Jego świętym Słowie. Dlatego jest powiedziane, weźcie miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Jeżeli Jezus, Syn Boga żywego, został poddany pokuszeniu i to nie tylko raz, ale wiele pokuszeń musiał przechodzić, to na pewno ty i ja będziemy je przechodzić. Bóg chce przez to budować twój i mój silny, zdrowy, mocny, osadzony w Bogu charakter. Abyśmy nauczyli się na Bogu i Jego Słowie polegać. Mieli zwycięstwo i doświadczali tej obietnicy, przyszedłem dać im życie i to w obfitości życie. Jeśli tylko będą wypełniać moje słowo, bo inaczej to się nie da. I kończąc, jedna rzecz. Ta pustynia dla Jezusa kończy się tak cudownie. Diabeł odchodzi. Jezus zaczyna odczuwać znowu obecność Ojca, który posłał aniołów, aby mu usługiwali. Jest napisane, i powrócił Jezus
w mocy Ducha. Został napełniony Duchem i pomiędzy napełnieniem a usługiwaniem w mocy Ducha była pustynia, czy ten czas, który musiał zdać egzamin, tak samo my. Ale kiedy go zdał, namaszczenie Boże było takie nad nim, że on uzdrawiał chorych, wypędzał demony i głosił Królestwo Boże z mocą. Kochani, kiedy my przejdziemy przez te próby, kiedy Kościół przejdzie przez te rzeczy w sposób Boży, to namaszczenie Pana będzie nad nami indywidualnie i namaszczenie Pana będzie nad Kościołem, abyśmy usługiwali z mocą. I Jemu niech będzie chwała.